Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam Was dzisiaj do kolejnego Q&A 429. Witam wszystkich, którzy oglądają, którzy słuchają. Jest sobota, mam nadzieję, że uda mi się to wrzucić, ale jest dopiero, znaczy już godzina 14, więc na pewno będzie opóźnienie. Jak duże, to się okaże. Czekajcie, podłączę się jeszcze tutaj. OK. I lecimy z pytaniami. Pierwsze jest od Roberta SQJ0TJ. Cześć Robert, recenzowałeś niedawno S22, ja zdecydowałem się na model z plusem. Śpieszę do niej, że Samsung nie dostarcza w terminie telefonów, które zostały kupione przez sprzedaży. Swój kupiłem 9 lutego, miał być wysłany wczoraj. Wczoraj zadzwoniła smutna pani, nie mam pretensji. Też byłbym smutny, gdyby moja praca polegała na przekazywaniu takiej wiadomości. Powiedziała, że czas oczekiwania może oscylować około 5 tygodni. 5 tygodni od wczoraj, nie od dnia zakupu. Na pytanie o ewentualny termin zwrotu pieniędzy odpowiedzi w ogóle nie dostałem. Co tym idzie, po wielu, wielu latach kupowania ich sprzętu żegnam się ozięble z firmą Samsung. I słusznie. Szkoda, bo dość mocno wsiąkłem w ich ekosystem. Telefony, zegarki moje i mojej żony, słuchawki, tablet, telewizor, lodówka, jeden z odkurzaczy nawet. Ale i tak mnie wkurzyli tym postępowaniem, że następny będzie ogryzek ze wszystkim tego konsekwencjami. Ja wiele rzeczy potrafię zrozumieć. Kryzys na rynku półprzewodników, COVID, przerwy w łańcuchach dostaw, zainteresowanie spowodowane premierą, ale dlaczego międzynarodowa korporacja nadal nie wie, kiedy będzie w stanie wywiązać się z umowy? W Korei nie ogarnięto predykcji, preinstalują przecież od lat na swoich smartfonach produkty Microsoftu, to chyba mogliby sami skorzystać z Excela. Bardzo dobre. Miesiąc temu pozbyłem się niemałych pieniędzy, którymi oni teraz sobie obracają o telefon. Jak nie było, tak nie ma. Już chociaż te biedaki konsultantki mogliby wyposażyć w skrypt typu rozmowa z trudnym klientem, bo aż żal mi się dziewczyny zrobiło, a przecież rozumieją, że to jej praca, nie przelałem na nią swojej frustracji, tylko starałem się dowiedzieć czegokolwiek. Serio, takie postępowanie powinno się przekazywać na szkoleniach, jak bezwrotnie stracić wieloletniego klienta. Poczekam te 5 tygodni, bo niedawno kupiłem nowego Galaxy Watcha 4 i szkoda mi go teraz sprzedawać, a poza tym mam jeszcze sporo działającego sprzętu z Korei, ale niebawem muszę wymienić tablet, no i to już będzie jabłko. Potem komputer albo telefon, w zależności od tego, co pierwsze zacznie niedomagać. Zegarek itp. I żegnaj Samsungu. Rozpisałem się, ale było warto. Niech Koreańczyk wie, że pałka się przegięła. Znaczy, nie dziwię się. Znaczy, wiem, że są duże różne obsuwy, szczególnie jeżeli coś jest przez sprzedaży i często ta przedsprzedaż jest przesunięta ze względu na ilość tych dodatkowych jakichś tam profitów związanych, nie wiem, z zegarkiem czy jakimiś słuchawkami i tak dalej. Powiem szczerze, nie wiem, mogę zapytać na przykład w komputroniku, ale myślę, że w wielu innych sklepach pewno od ręki S22 Plus jest również do dostania. Znaczy nie sądzę, żeby nie było ani jednego telefonu gdzieś tam na rynku i żeby były takie duże jakby czasy oczekiwania tych telefonów. To mi się nie chce wydawać. Z drugiej strony rozumiem Twoją frustrację, no bo zamówiłeś jako jeden z pierwszych, a nadal musisz tyle czekać. Natomiast ja przypominam, że jest też taki bajer, że to, że producent mówi, że w jakimś tam sprzęt dostajesz w pierwszej kolejności, to nie zawsze niestety jest prawda. Najlepszym przykładem na to jest, no może nie nasz rodzimy rynek, ale na przykład w Stanach, gdzie jak zamawiasz coś w przedsprzedaży u Apple'a, no to na przykład dostajesz tam, nie wiem, termin tam, nie wiem, za 2 tygodnie, bo na przykład nie kliknąłeś od razu, ale okazuje się, że kiedy sprzęt wchodzi do sprzedaży, jakieś sztuki pojawiają się takie, że możesz je od razu odebrać w sklepie Apple'owym. Co oczywiście no, może powodować, że lepiej iść do sklepu kupić, a tamtą rezerwację po prostu anulować. Nie wiem, czy w przypadku Samsunga, skoro u nas jest tyle brandstorów, nie byłoby podobnej sytuacji. W sensie, że na pewno pula z telefonów, która jest powiedzmy przeznaczona na polski rynek, na pierwszy jakiś tam rzut, załóżmy dla uproszczenia, że to jest 1000 telefonów, oczywiście pewno dużo więcej, że to jest 1000 tych danych modeli, na przykład, nie wiem, 300 jest przewidziane na właśnie na online, czy na tą przedsprzedaż bezpośrednio u Samsunga i może u innych partnerów. 300 jest przewidziane na sklepy właśnie takie inne, online'owe i 300 na przykład na oficjalne sklepy Samsunga albo partnerów. Więc podejrzewam, że tą sztukę gdzieś da się dorwać ją fizycznie, tak, że idziesz do sklepu, kupujesz i ją wychodzisz z nią, ale rozumiem Twój niesmak i znaczy, czy u mnie się tak może zdarzyło, bo może ktoś pyta, tak, zdarzyło mi się tak z czym? Z Apple Watchem 7. generacji. Miałem predykcję, że w momencie, kiedy zakupię, że on będzie w piątek, tak jak normalnie większość rzeczy, które zamawiałem, od razu w piątek przychodziły, a ten się przesunął na poniedziałek. Nie zbyt długo i te parę dni, to tym bardziej weekend, to nie jest jakiś problem, czy tam to wtorek był nawet, to nie jest jakiś tam problem, 5 tygodni, rozumiem, że to jest bolesne. Nie wiem, no napisałbym na pewno. Ja jako osoba, która jakby publikuje tylko wideo, mam trochę mały rozgłos pod tym względem, że nie jestem w stanie rozkręcić żadnej gównoburzy. Natomiast napisałbym do takich portali jak Tabletowo, czy gdzieś indziej i zapytał, czy mają informacje od, bo jakby jesteś pierwszą osobą, która w to pisze, może oni mają dużo więcej informacji od innych klientów, którzy też w ten sam sposób zostali potraktowani. Dowiedziałbym się ewentualnie i poczekał. No problem jest taki, że oczywiście te pieniądze są zablokowane. Więc to jest trochę głupie, że od razu one są ściągane, no bo na przykład w przypadku Apple, nie wiem, bo może w przypadku karty kredytowej, jeżeli w Samsungu kupujesz, też tak to działa. U Apple'a jest tak to zrobione, że dopiero jak rzeczywiście sprzęt już jest przygotowany, wtedy jak jest tuż przed wysyłką, wtedy pobierają pieniądze. Więc jest to trochę chyba takie bardziej sensowne. Tyle chyba, no nie wiem, czy mogę coś jeszcze dodać. No spróbowałbym ewentualnie i na pewno bym uderzył jeszcze do Samsunga bezpośrednio do nich na gdzieś tam na fanpage, czy gdzieś tam na maila, dlaczego to tak długo trwa, podał swój numer zamówienia i napisał, jakie są kroki. No bo wiesz, bo też generalnie, jeżeli masz czekać teraz 5 tygodni i być dalej wkurzony, a to się ma dalej przesunąć, to lepiej, a zauważysz, że gdzieś w sklepie innym stacjonarnym można kupić od ręki telefon, no to lepiej zrezygnować z zamówienia i brać normalnie, no chyba, że tam dostajesz coś w przedsprzedaży, na czym ci zależy, no bo tego pewno już teraz po okresie przedsprzedaży w normalnym sklepie nie będzie. Radek Pask pozdrawia, miłego dnia, zakupiłem S22 Plus, średni czas SOT-u 5 godzin i więcej YouTube oglądam, tym większy SOT. Tak, no bo YouTube generalnie nie jest jakiś tam bardzo wymagający, szczególnie, że nie robimy to w maksymalnych jasnościach, ale wynik myślę, że taki zadowalający. W sensie dla mnie 5 godzin SOT-u to już jest rzeczywiście, no to jest takie 1,5 dnia średnio intensywnego, nawet jak mocno docisnę telefon, to jest dla mnie wystarczające. No i przy założeniu, że jednak jest to Wi-Fi, no to pewno na LTE będzie gdzieś tam około 4 godzin, może to nie jest źle, szczególnie, że gdzieś tam się dużo przemieszczamy. Ciebie również pozdrawiam, no i no wiesz, też kwestia jest tego taka, że ten SOT może się wydłużyć, skrócić w zależności od tego, jakie aplikacje będą się u Ciebie systematycznie pojawiały. Mam nadzieję, że nic tu nie przeskoczyłem, bo komentarze, tak dużo odpowiedzi dzisiaj. Okej, Henryku. Cześć Robert, mam problem z S21 Ultra, często klatkuję ekran, ponieważ podczas odblokowania go na przykład odciskiem palca zdarza się to również podczas zwykłego korzystania ze smartfona. Telefon kupiłem niedawno jako używany 7 miesięcy i Android 12. Nie wiem, czy poprzedni właściciel miał z tym problem. Przy wracaniu ustawień fabrycznych nie pomaga. Czy przywrócenie poprzedniej wersji Androida ma sens? Wiesz co, powiem szczerze, nie wiem. Będzie to na pewno problematyczne, bo musiałbyś to robić przez jakieś zewnętrzne oprogramowanie. Poczekałbym pewno na jakąś aktualizację jedną, bo to jeżeli jest jakiś globalny problem, który występuje na wszystkich tego typu telefonach albo na przynajmniej części, to najbliższa poprawki pisałeś to 6 dni temu. Dzisiaj mamy 19. No poczekałem jeszcze ewentualnie te 10 dni do poprawek kwietniowych, które się pewno w Samsungu dość szybko pojawią i może będzie tam ten problem rozwiązany. Jest to dużo prawdopodobne, no bo jednak jeżeli nawet znaleźli jakiś błąd, może od razu tej poprawki nie wysyłają, tylko czekają, żeby wypchnąć to razem z poprawkami zabezpieczeń i tak bym pewno zrobił, zanim będę wracał do poprzedniego systemu. Natomiast jeżeli to się nie poprawi, no to też nie poprawiałem jakby ustawienia fabryczne, to znaczy, że może być wtedy jakby kwestia twojej konkretnej sztuki, no bo przywracając telefon do ustawień fabrycznych rzeczywiście powinno być wszystko git, ewentualnie powrót do tego Androida 11, natomiast no mówię, to jest rzecz, którą możesz zrobić sam i rzeczywiście ewentualnie wyeliminować problem, który może być typowo hardware'owy dla urządzenia. Te kroki, o których mówimy tutaj, są wszystkie kroki, które możesz zrobić tuż przed oddaniem telefonu do serwisu, no bo 7 miesięcy, no to jeszcze gwarancję pewno masz. Więc pewno najpierw bym poczekał na tą nową aktualizację, może ona poprawi, bo Android 12 czy nowe jakby iteracje Androida nie zawsze w pierwszych generacjach są takie super dokładne, czasami pojawiają się jakieś błędy. Jeżeli to nie pomoże, pewno bym próbował ewentualnie najpierw wrócić do 11 jeżeli da się to oficjalnie zrobić pewno jakoś, a jak nie, no to na pewno bym oddał telefon do serwisu. RXD. Dlaczego nie warto kupić iPhone'a SE? Za wysoka cena, jeden aparat, brak szerokiego kąta, ekran IPS 60 Hz, stara konstrukcja. Po co taka wydajność, skoro reszta jest jednym słowem do bani? Nie będę tutaj mówił dokładnie. Do tego jeszcze brak szybkiego ładowania. To komediarz, że to ja po 2-3 latach wolę pozostać ze średnią baterią i bardzo szybkim ładowaniem, np. 65W, niż ze średnią baterią i ładowaniem 5 do 20W. Zgadzam się, uważam, że ten telefon jest bez sensu totalnie, uważam, że należy go unikać. To jest telefon skrojony dla osób, które jakby nie wiedzą i nie chcą tego smartfona w nowych wersjach bezramkowych, to raz, i chcą kupić nowy smartfon, bo pewno jest część takich osób, które chce kupić nowy smartfon, a nie chce kupić takiego, nie wiem, iPhone'a 11 czy iPhone'a 10R i tak dalej. Więc na to zwracam uwagę, że to jest pod takie osoby skrojony telefon. I też uważam, że specyfikacja jest zbyt wysoka, 60 Hz, nie wykorzystasz tego, niska rozdzielczość, więc tutaj nie ma się właściwie przy tym procesorze co męczyć. I dużo lepszym rozwiązaniem, bo tańszym, a właściwie dostajemy prawie to samo, bo nie dokładnie, ale prawie, jest iPhone 8, jeżeli się uda go gdzieś nawet używanego upolować, jeżeli komuś zależy na tej konstrukcji, no bo część osób może chcieć telefon z Touch ID, albo szukanie właśnie iPhone'a 11, jakiegoś tego używanego, nawet iPhone SE 2020, jeżeli będzie w jakiejś przecenie, w jakimś sklepie, to zaoszczędzenie 200-300 zł przy tych 200-300, no to jest 10%, to jest całkiem sporo jak na urządzenie, które jest, no powiedzmy, dwuletnie, a właściwie niczym się tak na dobrą sprawę nie różni. Renault Megan. Kupiłem 3 lata temu mojego pierwszego iPhone'a 10R i z perspektywy, przepraszam, tych lat stwierdzam, że kupno telefon od Apple to jest wielki błąd. Mianowicie telefon po tym czasie jest nadal mega... To jest wielki błąd. Mianowicie telefon po tym czasie jest nadal mega funkcjonalny, wszystko ma, czego człowiek potrzeba, nawet bateria jest jeszcze mega dobra, ale błąd dlatego, że ponieważ człowiek by chciał zmienić na coś nowszego, nawet iPhone'a, ale to nie ma sensu, bo dostanie nowe opakowanie, tylko ewentualnie aparat, bo więcej nowych funkcji to tylko dodatek. iPhone'y to pułapka, Mówiłem o tym wielokrotnie, szczególnie jeżeli ktoś ma zegarek, słuchawki i tak dalej. Bardzo ciężko wyjść z ekosystemu. Polecam i ten film o iPhone'ie SE 2022 i film ogólnie o ekosystemie Apple, dlaczego on jest tam za i przeciw Apple, bo myślę, że on jest dość istotny. Natomiast no i tak i nie. Znaczy w sensie niektóre funkcje są zarezerwowane dla konkretnych modeli i one są głównie związane na przykład z aparatem i jakby one niosą się, znaczy te zmiany niosą ze sobą upgrade'y tylko dlatego, że po prostu został wymieniony hardware, albo często dlatego, że Apple celowo, software'owo coś tam ogranicza. Patrz iPhone SE 2022, czyli telefon za 2300 w 2022 roku. Rozumiem, że nie ma szerokiego kąta, no bo nie ma, no bo obudowę było trzeba zostawić z recyklingu, żeby był jak największa marża na tym telefonie, ale brak trybu nocnego dla podstawowego aparatu jest śmieszne, no bo dostajemy Deep Fusion, dostajemy filtry, nowe wszystkie te układy do sterowania aparatem, nowy soft i tak dalej i aparat, który występuje w innych modelach jako główna soczewka w poprzednich latach i już był tryb nocny, więc no bo przypominam, że no okej, no prawie, nie wiem, wytłumaczenie nawet, że to jest zbyt słaby materiał, jeżeli chodzi o matrycę na zdjęcia nocne, jest bez sensu, no bo konkurencja na dużo słabszych matrycach to spokojnie robi. Więc tak, masz rację i też rozumiem, bo ja też nie odczuwam jakichś ogromnych zmian, jak przeskakuję z roku na rok na nową iterację iPhone'a. To są zmiany takie bardziej, że okej, tam jakieś dodatkowe funkcje doszły, tu coś poprawili, lepsza specka, trochę lepsze aparaty, fajnie, natomiast zmian nie ma. A jest to związane z jedną rzeczą, no bo system jest tak zamknięty i powiedzmy wygląda przez tyle lat tak samo, że dla osoby, która przeskakuje, nie wiem, z takiego nawet tańszego modelu jakiegoś tam serii A sprzed kilku lat na serię A z tego roku czy z zeszłego roku, widzi dużo więcej zmian, jeżeli chodzi o system, o dodatkowe funkcje, które się pojawiają, niż zmiana przy dużo droższych modelach, jeżeli chodzi o Apple. Dlatego jest to tak znamienne i myślę, że jest też sporo osób, które myśli tak jak ty, czyli po prostu te zmiany, pomimo tego, że ten telefon jest dobry i nadal dostaje aktualizację, wszystko jest na nim w porządku, chęć zmiany jakby jest zbyt mała, w sensie tych zmian poza wizualnymi, które też występują powiedzmy od iPhone'a 10R, w softie jest zbyt mało, żeby powiedzieć, że o, to jest telefon, który oferuje znacznie więcej. Co u konkurencji na Androidzie się zdarza, w sensie są zmiany po prostu dużo bardziej zauważalne. Marzenka pisze, że iPhone 12 mini czy 13 mini. Chce mieć mniejszy telefon, ale nie zrezygnować z Apple. Nie chodzi o markę, tylko ekosystem. Korzystam z Maców od 3 lat. Obecnie mam iPhone'a 10R, ale jest mega niewygodny w użytkowaniu. Znaczy, wiem, że najłatwiej jest zawsze polecić droższy telefon, natomiast różnica między 12 mini a 13 mini jest taka, że masz urządzenia no bardzo podobne, z tym, że 13 mini ma już sensor shift w głównym obiektywie, czyli będą lepsze nagrania chociażby wideo czy zdjęcia nocne, ale druga najważniejsza zmiana jest moim zdaniem taka, że 13 mini ma baterię taką ok, już w miarę dobrą, 12 mini ma taką baterię ledwo na styk. I oczywiście znowu może się pojawić sporo komentarzy, że niektórzy mówią, o ja mam 12 mini, 2 dni mi wytrzymuje mojego użytkowania. I okej, zgadzam się, jeżeli ktoś ma jakieś jakby mało korzysta z telefonu albo korzysta z niego tak, że nie wykorzystuje całego potencjału, to oczywiście też zdarza się w przypadku drogich telefonów i na Androidzie i na iOSie, to może i wytrzyma. Natomiast jeżeli ktoś jest osobą, która korzysta z social mediów, ma dużo powiadomień, robi dużo zdjęć, ogląda dużo filmów, to w takim użyciu ciągiem, powiedzmy, gdzie rzeczywiście obciążamy to urządzenie, ta bateria była moim zdaniem no niewystarczająca. To było takie 3,5 godziny SOT-u w moim odczuciu, co jest jednym średnio intensywnym dniem. I to głównie na Wi-Fi. Więc jeżeli będziemy na LTE, to może się zdarzyć, że ten telefon od rana do 16 będzie rozładowany. I myślę, że to nie jest zbyt dobry jednak mimo wszystko wynik. Marcin Romanowski. Odechciewa mi się Ciebie oglądać, bo już nie pierwszy materiał, w którym odnosisz się do szczepionek. Nie o tym chyba ten kanał. Olewaj komentarze ludzi, którzy cokolwiek o tym piszą i tyle, a nie na dzień dobry wyskakuje szczepionki, działają, zachęcam do szczepień. Nie o tym jest ten kanał. Znaczy, uważam, że jeżeli coś, to jest warte tego promowania, bo jakby mam jakby gdzieś tam doświadczenie też z autopsji, to nie uważam tego nic złego. Znaczy, uważam, że lepiej się zaszczepić niż nie. Natomiast masz rację, że może za dużo czasu na to poświęcam, więc postaram się jakby przychylić do Twojej prośby i przejdźmy do następnego pytania, żeby zbyt dużo czasu nie tracić na właśnie temat szczepionkowy. Konrad Zarzecki. W którym momencie mówił o S22 2022? No, kolega pomógł tutaj. Popkorniak. Cześć Robert, co uważasz o funkcji sprawdzania temperatury, która ma być w najnowszym zegarku Samsunga? Jakie funkcje w zegarku byłyby pomysłowe, praktyczne? Co jeszcze można wymyślić? Ja wpadłem na pomysł, że zegarek ma funkcję otwierania kapsli do soczków owocowych. Dla dzieci, jeżeli masz dzieci, to byłoby to rzeczywiście spoko. Natomiast no, myślę, że zegarki no, muszą polegać głównie na czujnikach i sensorach, tak? No, to są te rzeczy, które nie zajmują stosunkowo dużo miejsca, a mogą rzeczywiście pomóc i odciążyć nas w różnych rzeczach. No i te rzeczy, które pojawiają się z biegiem czasu w różnych tego typu urządzeniach, to właśnie tętno, pomiar natlenienia krwi, myślę, że może pomiar cukru kiedyś, pewno, bo można go już też tak realizować, skórnie bym powiedział, to tak jest też bardzo przydatny, szczególnie dla osób, które jakby wymagają tego, bo okej, jak masz natlenienie krwi, zrobisz sobie to 5 razy, czy EKG, zrobisz sobie to 5 razy do roku i co? I spoko, no dobra. Jeżeli ktoś ma problemy z sercem i rzeczywiście, powiedzmy, jakby przy założeniu, że to nie jest aparatura medyczna, tylko jest to taki wskaźnik, który plus minus ci jest w stanie powiedzieć, czy jest lepiej, czy gorzej, nie dając konkretnej odpowiedzi, to dla takich osób już jest to bardzo przydatne. Dla osób, które mają niskie tętno albo zbyt wysokie tętno czy puls, to też bardzo fajnie, że można sobie włączyć na przykład na niektórych, bo nie na Apple Watch na przykład 24/7 pomiar takiego tętna. I myślę, że dla takich osób te czujniki są, no bym powiedział, kluczowe. I rzeczywiście pomiar temperatury dla kogoś, dla kogo to jest istotne bardzo, albo nie wiem, właśnie tam pomiar tego cukru. To są rzeczy, które będą jakby się budowały wokół tych urządzeń ubieralnych, żeby one nie były tylko od sportu, fitnessu, powiadomień i tak dalej, ale rzeczywiście, żeby były jak najbardziej medyczne, próbujące być jak najbardziej medyczne. Myślę, że zastosowań może być dużo więcej, ciężko tak rzucać z kapelusza, natomiast no, wszystko to, co moglibyśmy do tej pory robić jako takie zewnętrzne urządzenia, które gdzieś tam do siebie podłączamy na chwilę, żeby dokonać jakiegoś pomiaru, można było w ten sposób zrobić. Czy kiedyś to się zamieni w urządzenia, które będą gdzieś tam spięte z naszym organizmem, biorąc pod uwagę, że możemy mieć jakieś, nie wiem, chipy wszczepiane pod skórę, i na zegarku będą się komunikować i pokazywać nam jakieś dane? Myślę, że jak najbardziej tak. W sensie to jest taka przyszłość, która pewno gdzieś tam się kreuje. Jest sporo osób, myślę, że większość nawet, która jest nadal raczej przeciwna temu, żeby wszczepiać sobie jakiś chip, ale to znowu jest ten sam etap, moim zdaniem przynajmniej, że jeżeli są osoby, które tego potrzebują, czyli takie jak na przykład, nie wiem, które mają jakieś tam rozruszniki wszczepione, bo potrzebują tego, żeby żyć w miarę komfortowo, to dla osób, które no, będą potrzebowały jakichś szczególnych danych dotyczących krwi, które mogą być wszczepione gdzieś tam w okolicach żył i później zegarek będzie po prostu zbierał tylko informacje, to dla takich osób to będzie, myślę, no, bardzo, bardzo istotne przy wyborze tego typu sprzętu. Darek Belfast. Ja też mam Samsunga, też bateria mi pada szybko, a to wina była aplikacji. O właśnie, mogłeś trochę bardziej rozpisać, jakiej aplikacji. Bo to mówię, to czasami jest tak... To czasami jest wina i aktualizacji sprzętu, i aktualizacji aplikacji. Najlepszy przykład. Teraz weszło to uaktualnienie na iPhone'ie 15.4 i przestała działać aplikacja od iPlusa. Po prostu logujesz się i wyrzuca ją. Przyszła aktualizacja, teraz wszystko działa z powrotem. Więc czasami korelacja danej aplikacji z oprogramowaniem, no nie, znaczy są pewno niektórzy producenci, którzy mogą przetestować swoją aplikację na nowej wersji softu, która nie jest jeszcze udostępniona publicznie. Natomiast na pewno nie dotyczy to wszystkich producentów aplikacji i niektórzy muszą dostosowywać oprogramowanie dopiero po aktualizacji, a może to oznaczać mniej więcej tyle, że przez 2 tygodnie po aktualizacji danej aplikacji albo danego oprogramowania tego układowego telefonu może być coś nie tak i to może wystarczy powodować już na przykład, nie wiem, większe zużycie albo szybsze przełączanie między nadajnikami i to może już generować dużo większe obciążenie na telefonie, jeżeli chodzi o akumulator. Więc tutaj zależności jest naprawdę bardzo dużo. Myślę, że korzystając z telefonu często nie zdajemy sobie z tego sprawy, czy faktycznie dane urządzenie jest jakby w takiej optymalnej formie, że wszystkie aplikacje są zaktualizowane, że któraś aplikacja nie ma jakiegoś błędu, luki, którego nie zdążyliśmy zaktualizować i to może wpływać w jakimś tam pośrednim sposób na to, że telefon szybciej się rozładowuje. Więc jakby kombinacji jest naprawdę bardzo dużo i ciężko tak przewidzieć w 100%. Ale zawsze mówię, zanim zaczniemy wysyłać telefon do serwisu, który w pierwszej kolejności na pewno sformatuje telefon i przywróci go do ustawień fabrycznych, sprawdzi i dopiero ewentualnie później wgra nową wersję oprogramowania i zanim zabierze się za kwestie hardware'owe, jest to, żeby po prostu samemu, żeby nie tracić telefonu na tyle miesięcy czy tam tygodni, jest zawsze przeglądnięcie swoich aplikacji. Często nawet wyłączenie danej aplikacji, bo można tak zrobić, że ją wyłączasz albo odinstalowujesz i później się szybko do niej zalogujesz z powrotem, może być takim naszym testem, czy dana aplikacja rzeczywiście nie powoduje jakiegoś większego zużycia, czy problemów z telefonem, polecam sobie zawsze przeprowadzić takie śledztwo. Proszę, pytanie numer 5. A jak wykluczysz tych, co się znają, mówią, żeby się nie szczepić? Jak dla mnie unsub. Jakbyś powiedział, że się wstrzymasz od głosu, to jeszcze pół biedy, ale jak namawiasz do robienia sobie testów medycznych, to cześć, było miło. Dobra, cześć, było miło, fajnie. Tyle mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że wrócisz kiedyś. Dominik Karmel, co do S21 Ultra, to też mam go tyle i upadł wiele razy, nawet dostałem komunikat, by go dać na gwarancję, ale nie dałem i mam nadal SOT 6,5 godziny do 7. Ale to pamiętajcie, to jest kombinacja zawsze wielu różnych aplikacji. To, że ja mam takie aplikacje u siebie na telefonie, jakie ja mam, tak, jak testuję S22 Ultra teraz, może w znaczący sposób wpływać na to, jak bateria jest wykorzystywana. I nawet niekoniecznie chodzi o korzystanie z tych aplikacji, tylko fakt ich samych zainstalowania i skonfigurowania, że one co jakiś czas pingują, tam wysyłają pusze, nie pusze, tak. Część osób jest, która korzysta z 2 kart SIM, część ma, nie wiem, 5 skrzynek mailowych, ja mam tylko 1 albo 2, więc podpięte do telefonu. Jest wiele zmiennych, na którą jakby ma to wszystko wpływ, więc często mówienie tylko o tym, że jakiś telefon ma jakiś taki SOT, bo taki SOT, no to jest jakby względna rzecz, bo są osoby, które mają bardziej obciążające takie tryby codzienne, więc mocniej jakby uderza to w baterię, a są osoby, które korzystają z mniejszej ilości aplikacji i nawet bateria, o której ja mówię, że wypada w moim odczuciu słabo, dla kogoś może być w zupełności wystarczająca. Gortes uma huma. A jak wytłumaczysz robicie fakt, że nagle z dnia na dzień zniesione zostały na granicy wszelkie kontrole, niepotrzebne ani maseczki, ani paszportów, szczepień, ani testów, ani kwarantanny, nagle nieistotne stało się zawirusowanie, Czy ja naprawdę muszę tłumaczyć to, że ludzie, którzy uciekają przed wojną, są w innej sytuacji, tak samo jak nie zabierają wam pracy, nie zabierają wam świadczeń, czy nie zabierają wam miejsca gdziekolwiek indziej, bo oni wszystko stracili, więc nawet jeżeli dostaną jakąkolwiek delikatną pomoc, to spoko. Jeżeli jesteś w stanie zostawić swoje mieszkanie, dom, samochód, życie, pracę, wszystkie swoje najpotrzebniejsze rzeczy i wpakować je w jedną walizkę, to proszę bardzo, tak jak niektórzy piszą, darmowe metro jest również w Kijowie, można sobie tam pojeździć. Jeżeli nie widzisz różnicy w tym, a tym, że ktoś normalnie przyjeżdża w celach turystycznych czy biznesowych i jego dotyczą, powiedzmy, te restrykcje, bo po prostu jest to obowiązujący stan taki, jaki jest, a są osoby, które po prostu uciekają nagle i wiadomo, że tam jest pełno ognisk koronawirusa, tylko to nie jest teraz najważniejsze, bo oni mają uciekać przed wojną i po prostu dalej żyć, no to sorry. Michał Smyk. Myślę, że Sony też odpadnie z rynku smartfonów. Moim zdaniem powinien wydać modele ze średniej półki i normalnego flagowca, bo najnowsze Xperia Pro 1 to jednak nie wiadomo dla kogo, a cena z kosmosu i moim zdaniem nieporozumienie. Swoją drogą dobry materiał o niej zrobiłeś, obiektywnie i konkretnie. Dzięki. No, uważam, że to jest telefon za bardzo pro dla osób pro, a jeżeli jesteś osobą, która po prostu wyjmuje telefon i robi zdjęcie, no to polecam każdego innego flagowca, który jest jednak mimo wszystko w podstawowej wersji, czy nawet tej lepszej wersji, ale podstawowej wersji pamięciowej lepszy. Odnośnie Sony jest taki problem, że Sony widać po ich polityce, że jeszcze parę lat temu mieli serię L, która no była taką beznadziejną, bo to rzeczywiście było poniżej oczekiwań, było za drogie i mieli te telefony, nikt ich nie kupował. Mieli serię i tą serię od 10 tym większym ekranem, to te telefony też się nie sprzedawały, no bo generalnie procesor stary, aparat, bateria w miarę, no i tyle. Jedyne co to wyższe proporcje, takie dłuższe, to była taka jakby rozpoznawalna cecha tych modeli. Natomiast takimi modelami Sony sobie nie zdobędzie po prostu popularności, no bo to są telefony, które na dzień dobry po prostu są za drogie, za stare, zbyt niedopracowane i nie oferujące nic ekstra. Patrzysz na dowolnego konkurenta, czyli nie wiem, Realme, Oppo, Vivo, Samsunga, Xiaomi i oni w tym przedziale cenowym mają telefony z lepszą specką, z lepszymi aparatami, więcej pamięci wewnętrznej, lepiej wykonane, z lepszymi ekranami i jeszcze nie wiadomo co i mają jakieś dodatkowe fajne funkcje i jeszcze są w jakiejś super przesprzedaży albo jakieś dodatki, dostajesz zegarek czy coś na dzień dobry. No to Sony nie ma szans tutaj konkurować. A przypominam, że tymi wszystkimi właśnie średniopółkowymi i tanimi modelami zdobywa się rynek. Jeżeli udział w rynku Sony jest bardzo niski w Polsce czy ogólnie w Europie czy na świecie, no to wydawanie nawet takiego telefonu jak Xperia Pro i to jest telefon, który jest dla konkretnej grupy odbiorców, kupi go bardzo mało, pomimo tego, że jest drogi. To nie jest jakby strategia na to, żeby rzeczywiście wyjść, powiedzmy, z jakiegoś tam kryzysu. I pewno, nie wiem, ja im daję góra 2 lata. 2 lata, kiedy zamkną i przestaną robić smartfony, bo im się to po prostu nie opłaca. No oni robią drogie smartfony, których nikt nie kupuje, bo one nie są najlepsze. Gdyby te smartfony nawet za 7 koła były najlepsze na rynku, no to co innego. To jest duża grupa ludzi, którzy wybierając telefon Samsunga za 6000, a 7000 Sony, jeżeli byłby dużo lepszy, to by wybrali Sony, ale one nie są dużo lepsze, a wręcz są gorsze, więc no, odpowiedź jest dość prosta. Myślę, że oni w ciągu najbliższych 2 lat jednak znikną z rynku. Tomek Kski. W jednym zdaniu mówi, że nie znasz się na szczepieniach i jednocześnie mówi, żeby się szczepić na COVID. Jest to idiotyczna wypowiedź. Nie, ja słucham po prostu tych ludzi, którzy się znają na tym. Jeżeli ludzie od epidemii, w skrócie, mówią, żeby się szczepić, to ja się szczepię i uważam, że trzeba też tak robić. Jeżeli wojskowi mówią, że coś tam trzeba robić, to trzeba coś tam robić. Jeżeli idę do, nie wiem, doradcy kredytowego i mówi, że trzeba coś tam zrobić, to robię, że coś tam trzeba zrobić, bo się na tym nie znam. Słucham ludzi, którzy się na tym znają. Proste. Łukasz P. Padłem leżąc Samsungowi zaufać. Obiecywali nieusuwanie slotu ze złącza 3,5, ładowarek i akcesoriów. Tak można ufać jakoś. Jeśli aktualizują, to nie widzę S8 lub S7, S8 z Androidem. Tyle są warte ich obietnice. Znaczy nie, no to bym tak nie przesadzał. Akurat S7 i S8 są telefony, które w tamtym czasie jako konkurencja androidowa, to żaden z tamtych telefonów w ogóle nie jest pamiętany przez żadnego producenta, a te dostały w przeciągu ostatniego pół roku jakieś tam poprawki zabezpieczeń. To raz. Po drugie, myślę, że jeżeli publicznie mówią, że 4 lata dużych aktualizacji i 5 lat poprawek, no to skoro publicznie jest taka informacja wydawana, że od tych modeli będą one tyle aktualizowane, to raczej nie będzie to problem. I przypominam jeszcze jedną rzecz, Samsung też miał problemy z aktualizacjami, szczególnie jeżeli chodzi o różne rynki, to że u nas przecież Note 4 był na naszym rynku w wersji z Exynosem i ze Snapdragonem i one też były różnie aktualizowane i Samsung był za to mocno krytykowany. Teraz wystarczy spojrzeć na ostatnie, nie wiem, rok, półtora, że rzeczywiście te telefony, przynajmniej flagowe, bardzo często do 4. do 5. dnia danego miesiąca dostają poprawki zabezpieczeń. Częściej niż Pixela, o czym też już mówiłem. Więc nie mam powodów, żeby im nie ufać. Oczywiście też mówili o tych złączach i o ładowarkach, masz tutaj naturalnie rację, natomiast jest to trend, który jest obecny właściwie u wszystkich, tak? Nie ma producenta, który by tak nie robił, tak? W jakimś tam sprzęcie. Oczywiście no, u Samsunga pewno szybciej to postępuje, w sensie szybciej to wprowadzą w serii A i tak dalej, w innych modelach. Natomiast myślę, że Samsung za bardzo chce być jak Apple, tak? Uważa, że jeżeli u Apple'a coś tam przychodzi, to u nas też przejdzie. Nie zawsze tak jest. Niestety, no, najlepszym przykładem jest to, że nie wiem, że ludzie kupują SE 2020. Wrzucałem zresztą takie zdjęcie, że jakby A5 miał wyglądać tak jak SE w chwili obecnej, no to by wyglądał właśnie jak A5 z 2017 roku. Więc no są różne jakby scenariusze. Ja uważam, że jeżeli chodzi o aktualizację, Samsungowi ostatnio dobrze idzie. Nie mówię, że wszystkie produkty mają udane, bo uważam, że jednak nie. Szczególnie, że wszystko, co jest poniżej A5, jest jednak mimo wszystko takim trochę bardziej szrotem. To są telefony zapchaj dziury i jednak te chińskie konkurencyjne modele są tutaj dużo ciekawsze. Już nie mówię nawet o Xiaomi, ale Realme ma dużo lepsze modele z dużo lepszymi specyfikacjami. Ascolti. Kiedy użytkownicy Apple mówią, że ich sprzęt po prostu działa, ja mówię kup Maxcona za 5 dych, a on też po prostu działa. No tak, no jednak powiedziałbym tutaj tak odważnie, że jednak produkty Apple są trochę bardziej zaawansowane niż te Maxcomy za 5 dych. Dużo rzeczy działa, ale to nie jest tak, że są bezbłędne te softy, tak? Ja bardzo dużo mam jakichś takich drobnych błędów w oprogramowaniu, że coś tam gdzieś przeskoczy, coś się nie załaduje, że klawiatura się źle obróci. To występuje, ale też występuje w wielu innych telefonach. Miałem ostatnio telefon jednego z, no może już teraz po fakcie mogę powiedzieć, czołowych producentów, gdzie telefon, który do mnie przyszedł, był niby na oficjalnym softie, a był taki, że jak go obracałem, to wyłączał się i się restartował. W sensie działał tylko wtedy, kiedy zablokowałem obracanie ekranu. Jak się obróciło ekran i było auto obracane i włączone, to się telefon restartował. Więc i to duży producent z telefonem takim, to był telefon raczej tak za powyżej 3000 zł. Okazało się, że to był błąd tej konkretnej sztuki, bo dostałem drugą i było wszystko spoko. Natomiast no, zdarzają się takie rzeczy u każdego, więc nie powiedziałbym, że nie wiem, że tylko u Apple, czy tylko u nie wiem, Sony, czy u Samsunga, czy u Huawei'a, czy u innych producentów są takie problemy. Unikajcie chińskich produktów. Chiny z pomocą techniki niszczą mniejszości etniczne. I masz rację, uważam, że tak. Znaczy mam duży dysonans z tym, jak to mniej więcej wygląda. Natomiast no, to jest tak samo, jakbyśmy powiedzieli, że nie kupujcie w Polsce, bo w Polsce są mniejszości te również powiedzmy gdzieś tam dotykają ich duże jakby trudności w takim normalnym życiu. Nie można tylko za rząd winić powiedzmy i całego społeczeństwa, jeżeli widać, że to społeczeństwo gdzieś tam próbuje walczyć, albo wszystkich producentów tylko dlatego, że tam są, bo akurat tam produkują. Teraz musielibyśmy zrezygnować ze wszystkich produktów tak na dobrą sprawę, bo albo część podzespołów jest robiona w Chinach, albo część urządzeń, które są, nie wiem, ze Stanów, z Korei czy z innych krajów, są robione w Chinach, więc musiałbyś wszystko wyrzucić, co jest wyprodukowane w Chinach i na pewno nie miałbyś żadnej elektroniki, bo niestety problem jest taki, że te wszystkie materiały ziem rzadkich są albo chińskie, albo rosyjskie. No bo albo w Rosji, gdzie masz po prostu te złoża, albo Chiny, które mają złoża, z tego co wiem, w Afryce, bo tam położyły na nich łapki. Więc no generalnie musiałbyś się pozbyć wszystkiego, i samochodu, i telewizora, bo zawsze są jakieś nikle, kobalty, kawałki złota i tak dalej, i to zawsze jest wydobywane z tamtych miejsc. Więc to trzeba jakby chyba gdzieś tam trochę to mierzyć. No, natomiast no, prawda jest też taka, że no Chiny to nie jest demokratyczny kraj, tak? No, bądźmy szczerzy. Gabriel 1119R. Odnośnie mojego pytania, bateria w S22 Ultra, bateria tak leci na wyłączonym ekranie. To prawda, zauważyłem, telefon zdjąłem teraz z ładowarki, mam 99%, a zdjąłem go jak sięgałem tutaj, czyli nie wiem, 5 minut temu, 10 minut temu. To prawda. Znaczy, zauważyłem w ogóle taką tendencję, na przykład w Apple'ach jest tak, że od 100% do 90% to w ogóle super trzyma, później ten przedział 80-60 bardzo szybko spada, w Samsungu jest tak, że do 80% bardzo szybko spada, później od 80% lepiej trzyma, więc jedna kwestia jest taka, że ile faktycznie jest prawdy w tym, że telefon ma rzeczywiście 99% pojemności, czy rzeczywiście 90% pojemności, jak pokazuje wskaźnik na baterii, to jest jedna rzecz, a druga sprawa, ile w rzeczywistości, jak to się rozpływa, tak, no bo baterie raz, że mają nieregularne kształty, więc nie wiadomo też, czy liczone jest to, powiedzmy, po całej powierzchni, po całej objętości, czy to jest w zależności od tego, w którym miejscu są te czujniki. Ciężko mi też to powiedzieć, natomiast nigdy nie jest tak super liniowe, że powiedzmy dany telefon byłby taki sam, drugi z taką samą pojemnością, z taką samą baterią, z taką samą specyfikacją, z tym samym ekranem, i nawet nie byłby skonfigurowany, żeby coś tam zabierać, i miałby wyłączony ekran, one w innym tempie będą się rozładowywać. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Co wybrać? iPhone 12 czy 13 mini? Pewno wyrobią 12, w sensie wolałbym 12, większy dla siebie, bo te mini były jednak dla mnie za małe. Jeżeli ci nie przeszkadza mały rozmiar, to mini pewno będzie pod tym względem lepszy, że jednak no ma poprawione aparaty, chociażby sensor shift, którego 12 nie ma, bateria jest też już w miarę lepsza, i ekran myślę, że jest na bardzo podobnym poziomie, i specka jest trochę lepsza. No, jeżeli cena też nie jest jakaś ogromnie różna, to pewno 13 mini będzie takim lepszym wyborem, natomiast zwracam uwagę, że to jest naprawdę mały telefon. Krzysztof Mazur, cześć Robercie, wiesz coś może na temat podpisanej umowy sieci Plus Apple? Pytam, bo po aktualizacji do iOS 15.4 doszło mi 5G i nie posiadam widocznego pola z MMS, tak jak było automatycznie ustawione, ponieważ wszystko normalnie działa. Jeszcze jedno pytanie, czytałem, że Google pracuje nad tym, by aplikacje wiadomości działały jak czat z iMessage. Pozdrawiam serdecznie. Odnośnie pierwszego, to robiłem o tym film, tak, rzeczywiście zniknęły, chociaż widziałem, że nie wszystkim, pozycja MMS, i działają one normalnie, tak jak na innych operatorów. I wysyłasz dowolnej wielkości zdjęcie i nie musisz już tam nic ustawiać, żeby były te paczki większe, i to wszystko przechodzi. Sprawdzałem to na 2 różnych numerach u siebie. Odnośnie 5G, to ja nie mam taryfy 5G, będę miał ją włączoną za, nie wiem za ile, za kilka dni, czy za kilkanaście dni, bo zmieniłem abonament, wcześniej nie miałem 5G na tym moim numerze głównym, no bo nie potrzebowałem, bo miałem iPhone'a w nim, więc po co, ale teraz rzeczywiście pojawiły się to 5G Auto i 5G On, jeżeli chodzi o ustawienia, i rzeczywiście no, wygląda to tak jak, znaczy oficjalnego komunikatu jest tylko taki z biura prasowego, że 5G działa w iPhone'ach od nowej aktualizacji, nie ma jeszcze informacji o tym, że podpisali tą umowę, że Plus jest teraz certyfikowanym operatorem, natomiast wydaje mi się, że jest to kwestia tam, nie wiem, tygodni czy miesięcy, i będzie to oznaczało mniej więcej tyle, że to wszystko powinno działać jak u innych, plus to, że w Plusie powinny się pojawić iPhone'y wreszcie. Odnośnie drugiego pytania, no tak, no Google jest tam chyba wkurzony, no bo Google by chciał zrobić tak, żeby można było wysyłać te wiadomości między użytkownikami Androida i iOS-a jakby po sieci, żeby można było wysyłać wiadomości po sieci, tak jak iMessage, czy ogólnie w obrębie tych RCS-ów. Natomiast chyba Apple nie za bardzo chce się tak dogadać. Znaczy dla Apple to jest wygodna pozycja, że są zielone i niebieskie bąbelki, czyli masz zielone bąbelki, no to masz telefon z Androidem po drugiej stronie, a masz niebieski, no to masz iOS-a. i oczywiście ograniczenia są tam związane z reakcjami i tak dalej, chociaż jest to w jakiś sposób już rozwiązane częściowo. Natomiast no fajnie by było, gdyby to się udało dogadać, no bo nie miałoby to znaczenia, do kogo wysyłasz zdjęcie i ono wiadomo, żeby było dobrej jakości, a w MMS-ie to wiadomo, że to jest tam jakość jest tragiczna. Niby Google chce się zabrać za to sam, że będzie po prostu interpretował wiadomości MMS w ten sposób, żeby to było w dużo lepszej jakości, ale czy im się to uda, tego nie wiem. To jest jakieś ich tam pobożne życzenie, ale nie wiadomo, czy faktycznie to no im wyjdzie, no bo ja nie wiem, czy oni nie potrzebują jednak jakichś tam dodatkowych zgód albo dogadania się, jeżeli chodzi o Apple. Pegorocho 23, sorry. Cześć Robert, zakupiłem S22 Ultra. Moje pytanie co do baterii. Ja tam opcję ładowania do 85%, jest tam opcja do 80% wydłużenia żywotności. Czy warto ją opcję uruchomić, czy normalnie ładować do 100%? Mam zamiar użytkować telefon parę lat, więc chciałbym, żeby bateria trochę posłużyła. Póki co wyniki mam na baterii, mam na 2 dni. Pozdrawiam. Czy jeżeli bateria Ci wytrzymuje na 2 dni, to powiem tak. Lepiej tą baterię częściej ładować do 85% niż rzadziej, ale do 100%. I to wynika z tego, że no mówiłem o tym wielokrotnie, chociażby Asus nam pokazywał takie tabelki, że ładowanie wolniejsze i do mniejszej pojemności potrafi w cyklu, nie wiem, 2-3-letnim wydłużyć żywotność baterii tam prawie o połowę, więc jest to na pewno przydatne, zresztą tak samo w laptopach bardzo często teraz jest do 80% ładowanie. Jeżeli bardzo zależy Ci na baterii i miałeś takie styczności z telefonem, że on rzeczywiście po 2 latach w baterii wyglądał znacznie gorzej i wystarcza Ci to 85% na taki jeden dzień, żeby rzeczywiście raz dziennie ładować, to myślę, że można z tego spokojnie korzystać. No i staraj się ładować wolno, jeżeli nie musisz szybką ładowarką, no bo to też zawsze pomaga. Oskar, ja nadal czekam na retro recenzję o jakimś iPhone'ie. Staram się, szukam jakiegoś modelu. Jeżeli ktoś ma coś tam takiego, co by chciał bardzo starego wysłać, to chętnie dajcie znać gdzieś tam na Twitterze. Mateusz Grochowski. Robert, czy kupno aparatu kompaktowego w 2.22 ma nadal sens, czy lepiej dołożyć do jednego z flagowych urządzeń i mieć aparat zawsze przy sobie? To znaczy to pytanie, co robisz z tymi zdjęciami. Jeżeli to są zdjęcia, które chcesz gdzieś tam obrabiać, chcesz się bawić w fotografię, to wiadomo, że szukanie kompakta nawet z takim wysuwaną lufą, czy nawet dołożenie do jakiegoś takiego sprzętu, który ma wymienne obiektywy, będzie dużo lepszą opcją. Natomiast pytanie, bo jeżeli powiemy, jak to wygląda tak z zaplecza, bo ostatnio też mnie kumpel pytał, mówi, chciałbym kupić sobie jakiś taki aparat, bo chciałbym mieć jednak te zdjęcia, żeby sobie robić zdjęcia dzieciom, mam jeszcze psa, więc chciałbym sobie tam porobić te fotki. Ja się pytam go, no ale dobra, ale co robisz później z tymi zdjęciami? On mówi, no nic, no po prostu biorę, kopiuję, tam niektóre sobie wywołam, a resztę po prostu wrzucam w chmurę. No to mówię, to nie lepiej ci dołożyć te 2 koła, które byś musiał poświęcić, czy tam 3 na ten kompakt i dołożyć po prostu do lepszego telefonu, żeby mieć rzeczywiście taki bardzo uniwersalny aparat w telefonie i robić zdjęcia wtedy, kiedy potrzebujesz, nie musisz mieć dodatkowego sprzętu. I spokojnie, my też z żoną co jakiś czas drukujemy zdjęcia dzieci, które są w 99%, no właściwie w 100% wykonane telefonami. Nie wiem, czy pamiętacie, dawno temu miałem Samsunga NX30. Nim bardzo długo nagrywałem filmy na YouTubie. I ja kiedyś chciałem go sprzedać, bo mówię, niepotrzebny mi już ten aparat, tak dalej. Wymieniłem, miałem już Panasonica. I żona mówi, nie, zostaw to, będziemy robić nim zdjęcia. Więc powiem wam tak, zrobiliśmy zdjęcia nim chyba jak nasza córka, która ma teraz 5 lat, chyba na, nie wiem, 6, jak miała 6 miesięcy, 7 miesięcy, też ona co miesiąc tam robiła takie jakieś inscenizacje, żeby sobie zrobić jakąś fajną fotkę. Wtedy się to skończyło. Jak była w ciąży z drugim dzieckiem, to ja już robiłem swoim aparatem jej zdjęcia, więc tamten gdzieś leży zakurzony. Więc tyle zostaje, powiedzmy, z takich kompaktowych urządzeń, które chcemy później zawsze gdzieś tam wykorzystać. Okej, jeżeli jedziesz na wakacje i wiesz, że cykasz bardzo dużo zdjęć i są potrzebne duże zbliżenia, no to może jest to jakieś tam rozwiązanie. Natomiast dzisiejsze smartfony, jeżeli mówimy o najwyższej półce, oferują też bardzo duże zbliżenia. Znaczy ja na Twoim miejscu, jeżeli to nie ma być pro, że ja chcę obrabiać te zdjęcia, później robić z nimi coś dalej, wybrałbym jednak telefon. Mateusz Dus. Cześć Robert, ja dzisiaj przychodzę z kilkoma mocno zróżnicowanymi pytaniami. Niedawno w moim domu dokonano wymiany płyty gazowej na indukcyjną i zdarza się, że w trakcie gotowania pojawia się odczucie, iż różnie grzeją pola. Czy może być tak, że w zależności od garnka jest zawartość garnka, może zdarzyć się, że będzie się wydawać, że gorzej płyta grzeje, czy raczej trzeba się skłaniać ku temu, że jest uszkodzona płyta indukcyjna? Nie, to każda płyta ma też inne pola, ma takie do szybkiego grzania, inne ma do wolnego, to raz. Po drugie, w zależności od tego, jaki materiał kładziesz, no ogólnie jest to oczywiście jakaś tam stal, ale różne patelnie czy garnki inaczej się zachowują. No i też ma wpływ to, co masz w środku. Jeżeli masz bardzo dużo wody, no to pamiętaj, jak zagotujesz taką wodę, która będzie bulgotała i byłoby jej bardzo dużo, to ona bardzo długo też oddaje swoją temperaturę i górą, i dołem, czyli też nagrzewa tą płytę. Jeżeli było tam mało wody, no to rzeczywiście ona się grzeje bardzo szybko, ale też bardzo szybko ostyga i tak samo płyta później ostyga. Więc w zależności od tego, jak bardzo jest obciążona też płyta, ona też tak szybko po prostu się chłodzi, jeżeli masz tam wentylator oczywiście. Z tego co rozumiem, przy gotowaniu wody w czajniku na indukcję lepiej korzystać z opcji BOOST na danym polu, niż odpalać grzanie na danym polu z małą mocą. Moim zdaniem tak, w sensie szczytowy pobór mocy szybszy jest bardziej sensowny niż gotowanie bardzo długie i jakby takie ten... Czyli jest krzywa, która mówi pewno o jakimś idealnym stopniu wykorzystaniu mocy do przekazywania na jakby podgrzewanie. Natomiast ja z doświadczenia zawsze, znaczy gotuję wodę zawsze w czajniku na kawę czy tam na herbatę w osobnym czajniku. Natomiast jeżeli chodzi o gotowanie wody na makaron czy ziemniaki czy cokolwiek, to zawsze robię to na P, czy tam u mnie to jest akurat max, czyli na tym maksymalnym polu, żeby jak najszybciej zagotować tą wodę. Nie wiem, czy to wynika jakby z oszczędności, ale jakby z braku czasu bardziej u mnie. Tak jak mówię, jak jest marnowana energia, to w zależności od tego, jak leci ta krzywa. Nie wiem, czy bardziej na przykład, jeżeli masz skalę od 1 do 15, czy bardziej optymalnie jest, nie wiem, podgrzewać na 13 czy na 15, ale wydaje mi się, że bardziej w tych górnych jakby wartościach. Czy planujesz porównanie S22 Ultra z iPhone'em 13 Pro Max? Zobaczymy, na razie chciałbym zrobić recenzję, później ewentualnie może porównanie, jeżeli mi Samsung go jeszcze zostawi chwilę. Rozważam zakup Samsunga z linii S i waham się między Plusem a Ultra. Wiem, że iż nie wykorzystam rysika, ale że zastanawiam się, czy nie będę żałował braku zoomu 10-krotnego oraz matrycy 108. Znaczy, różnica w cenie jest duża i to trzeba sobie też jasno powiedzieć, że to nie jest tam różnica, nie wiem, 1000 zł, tylko raczej no 2, tak? Więc to jest dużo. No pytanie, czy to są takie dwie kluczowe rzeczy, no bo jednak gdzieś tam część tej kwoty też trzeba odliczyć na ten rysik. Jeżeli wiesz, że kompletnie z tego nie będziesz korzystać, no to pewno bym się w to nie pchał, tak? No bo też pytanie, ile będziesz korzystał z tych zdjęć z bardzo dużym zbliżeniem. Ja znam siebie i widzę po swoich zdjęciach, które mam w S22 Ultra, gdzie korzystam z tego telefonu tak na co dzień teraz, że jednak większość zdjęć, które ja wykonuję, to są zdjęcia albo z szerokiego, albo z podstawowego obiektywu, delikatnie trochę gdzieś tam coś zbliżone. Jakby szansa, że ja zbliżam coś 10-krotnie, czy tam 30-krotnie, że szukam czegoś, to jest naprawdę bardzo mała. No, jak nie widzę jakiegoś napisu, to spoko, czy chcę coś tam fajnego ująć, to w porządku. Natomiast mój styl życia jest taki, że nie mam jakichś bardzo artystycznych zdjęć, więc raczej bym powiedział, że dla mnie to jest taki przerost formą nad treścią, to nie są rzeczy tak bardzo dla mnie pożądane, mimo wszystko. Czy S22 Plus i Ultra jest duża różnica w głośnikach? Nie wiem, Plusa nie miałem, więc ciężko mi powiedzieć. Czy używasz u siebie NASA od Synology? Nie. Nie jestem w stanie się tutaj odnieść do tego. Czy jesteś w stanie doradzić jakiś sensowny, inteligentny dzwonek do bramy wjazdowej, lecz zależy mi na tym, by był to sam dzwonek z komunikacją audio, zasilany bateryjnie, bez opcji wideo. Będę wdzięczny za polecenie czegoś ciekawego. Nie mam niestety takiego, nie korzystam z takiego. Ja mam domofon u siebie wbudowany, kablowy, stary jakiś i do niego po prostu dopiąłem sobie jako drugi dzwonek Netatmo Doorbell, jako taki inteligentny. Natomiast on jest audio wideo, więc nie wpisuje się i nie mam nic innego, żeby ewentualnie coś polecić. Czy korzystam w domu z oczyszczacza powietrza i nawilżacza? Tak, mam oczyszczacz a to dawno kupiłem sobie jakiś ten Mi Purifier, nie wiem, który tam był, 3H czy któryś. Korzystam, ale nie też tak codziennie, w sensie nie odpalam go za każdym razem jak niektórzy. Używam bardziej tak, jak że widzę czy czuję właściwie na dworze, że jest bardzo niedobrze, to wtedy go odpalam głównie w pokoju dzieci. I chyba tyle. Aha, czy go spinałem z Google Asystentem czy HomeKitem równolegle? Nie, nie da się mojego wpiąć. Pewno można jakoś przez Homebridge, ale tego nie robiłem. Znaczy, mówię, no moje wykorzystanie jest tak niskie, że nie mam go w trybie automatycznym, żeby się na przykład sam włączał. Można by było pewno to zrobić, że pewno od jakiejś wartości tam zanieczyszczenia powietrza się włącza sam i widziałem na różnych forach, że ludzie tak robią. Czołem Robercie, jak odczucia po testach przed pierwszymi kwalifikacjami i wyścigiem w tym sezonie? No, kwalifikacje za godzinę, więc bo jest trzecia już prawie. Wiesz co, no nie wiem, no śmiesznie wyglądają te bolidy, zobaczymy, stawka się trochę zmieniła, częściowo przynajmniej. Testy nie oglądałem, jeżeli chodzi o te practice tak zwany już bezpośrednio w Bahrajnie, no to tak no gdzieś tam trochę, dzisiaj też nie, wczoraj tylko jedną sesję widziałem, później skróty oglądałem. No nie wiem, no jest dużo niewiadomych, fajnie, bo podoba mi się, że będzie się coś działo, że nie jest tak oczywiste, że o, Mercedes znowu najszybszy, o, Red Bull drugi, o, później będą się bić o trzecie miejsce. Fajnie, że coś się dzieje, fajnie, że są jakieś zmiany, że jednak są też u niektórych zespołów jakieś problemy, że innym lepiej idzie, innym gorzej. Będzie się działo po prostu, no to jest chyba dla mnie najważniejsze. Nawet nie to, żeby Red Bull wygrał, chociaż im kibicuję, tak jak po wszystkich poprzednich właściwie sezonach, ale chciałbym, żeby się działo, bo to jest chyba najważniejsze. Które malowanie podoba Ci się najbardziej, a jakie najmniej? Czy najmniej mi się chyba podoba to różowe, które zmienili w tym Astonie? Nie podoba mi się. Znaczy rozumiem, że jakby zaszłości powiedzmy kolorystyczne, ale mimo wszystko chyba najmniej. Najbardziej nie wiem, czy mi się nie podoba Alfa Tauri z tą bielą. Wygląda fantastycznie. Co sądzisz o sytuacji z Mazepinem i Uralkali i zarazem o powrocie Magnusena? Czy myślę, że to jest jedyna decyzja. Jeżeli wycofali się z wyścigu w Rosji sensownie, wiadomo kim jest tata Mazepina i skąd się biorą te pieniądze, więc myślę, że to jest jedyna słuszna decyzja. Znaczy, powiem szczerze, że gdyby nie podjęli tej decyzji, nie byłoby to i uważam, że to powinno, możliwe, że F1 na to ogólnie naciskało na Hasa, ale gdyby nie podjęli takiej decyzji, mocno mi się zastanawiało, czy w ogóle to oglądać, bo ja uważam, że jednak ta jakby izolacja powinna być totalna i ci, co mówią, że sport się w to nie miesza, to nie widzieli tego Rosjanina na Olimpiadzie tam. Odnośnie Magnusena, no fajnie, no ja go lubiłem, on nie miał nigdy szczęścia, powiedzmy, bym powiedział, ale rzeczywiście, no nie wiem, kogo mogliby innego wziąć tak na dobrą sprawę. Myślę, że fajny wybór. Złote strzały na podium w niedzielę. No liczę, że Max oczywiście i nie wiem, mam jakieś takie dziwne przeczucie, że Ferrari się tutaj jakoś odradza jak Feniks z popiołów. Byłoby fajnie rzeczywiście, gdyby im się udało. I powiem wam szczerze, że tak jak jakoś ostatnio nie kibicowałem przez ostatnie lata Mercedesowi z wiadomych powodów, no chciałbym, żeby ten Russell jednak pokazał i trochę więcej niż Hamilton. Liczę, że jego po prostu umiejętności się tutaj objawią. Łukasz Siarkiewicz. Cześć, to znowu ja. Po wielu tygodniach wybrałem swój nowy telefon. Będzie nim iPhone 13 i miałem o nim kilka pytań. Jak działają mapy Google i Janosik? Google działają normalnie, Janosika nigdy nie korzystałem. Znaczy, wiem, że jest fajny, wiem, że dużo osób z niego korzysta, natomiast powiem szczerze, że ja nigdy nie jeżdżę jakoś bardzo szybko, żeby te... Znaczy, korki Google mi pokazuje bardzo dobrze, więc to mi wystarczy, a Janosika, jeżeli chodzi o policję, to nie jeżdżę na tyle szybko, żeby się bać o to, że mnie złapie policja, tym bardziej, że ostatni mandat dostałem 14 lat temu, więc nawet jakby mnie teraz złapali i bym dostał jakiś mandat, nawet wyższy, to statystycznie po prostu po tylu latach mi się należy, no bo wiadomo, że po 50 nikt nie jeździ po mieście. Jak długo trwa ładowanie od 20 do 100%? Wiesz co, no powiem tak, no akurat to rozwiązanie nie jest najlepsze, biorąc pod uwagę, że jednak te 20%, kiedy telefon się ładuje najszybciej, tracisz i 80 do 100, kiedy ładuje się najwolniej, jesteś w tym przedziale, ale myślę, że maksymalnie co tam jesteś ładować w stanie to takie godzina 15 bym stawiał, coś takiego, tak żeby w tym przedziale. Jeśli używam Chrome, a mój mail to Gmail, to nie będzie z tym problemu pocztą i Chrome działającym na iPhone'ie. Nie będzie, ale Chrome działa gorzej na iPhone'ie i zużywa więcej energii, tak samo jak na Macu, a Gmail też ma swoje hostki klocki przy dodawaniu załączników, nie zawsze to tak super działa, on się często migają gdzieś tam na dole, tak dziwnie to jest rozwiązane, ale działa to, ok. I powiadomienia też oczywiście przychodzą. Jak to jest z ładowaniem? Trzeba wymieniać wszystkie... Z ładowarkami trzeba wymieniać wszystko na Apple, czy tylko kabel? Nie, no wystarczy kabel, bez przesady. Ja bym się to mocno nie spinał. Wiadomo, fajnie mieć jakąś jedną w miarę szybką ładowarkę, ale im będziesz wolniej, częściej będziesz wolniej ładował, tym lepiej dla twojego telefonu. PS, jak myślisz, iPhone 13 spadnie z ceny w najbliższych dniach, czy nie warto czekać i brać teraz? Myślę, że nie, znaczy nie. Wybrałeś, ale jeszcze nie kupiłeś pewno, tego rozumiem. Znaczy nie myślę, żeby coś tu się zmieniło. Są oczywiście jakieś lokalne promocje u dealerów, ale natomiast jeżeli chodzi o główną cenę, do września pewno się nic nie zmieni. Więc raczej bym szukał po prostu jakiejś okazji, która się gdzieś tam zdarzy. Piotr Jałow, hej Robercie, czy coś wiadomo z certyfikacją HDMI? Nie, nie mam informacji, jego ciągle nie ma, on ciągle gdzieś tam jest na wyjeździe, więc ten kumpel mi nie odpisuje. Czytając na twoim kanale YouTube komentarze ludzi, widzę, że jest nienawiść w ludziach, to szkoda, że jest duża nienawiść. Pozdrawiam. No, co mam zrobić, no, nic na to nie poradzę. Radosław Jankowski ma chyba dwa pytania pod rząd, widzę. Pojawiły się nowe Samsungi A53 za 299 z 5G, gratis dają słuchawki, warte 350. Myślę, że tel dla żony. Pomysł był taki, aby na gwiazdkę dostała nowy telefon. Pierwotne plany to S20 FE. Teraz się zastanawiam, czy lepiej kupić tego A53 ze słuchawkami i będzie mieć nowy. Znaczy, wiesz co, powiem ci tak, że nie wiem. To są telefony, których jeszcze nie testowałem. Przypominam, że z A51 były takie klocki, że telefon przyszedł i do miesiąca chyba działał dużo gorzej niż A50 poprzednia, pomimo też nie najgorszej specyfikacji, był źle zoptymalizowany. Nie chcę wyrokować, czy to jest lepszy telefon, czy nie w tym przedziale cenowym. Jak sprawdzę, jak przetestuję, albo będę miał go przynajmniej kilka dni, coś będę w stanie powiedzieć. Po samej specce to ja mogę sobie tam wróżyć. I jeszcze F1 i Radosław. Dziś startuje nowy sezon, strasznie się jaram, ty pewnie też. Tak, mam nadzieję, że jutro w niedzielę będzie mi dane obejrzeć wyścig, chociaż znam życie, to pewno dzieci coś będą chciały wyjść na spacer albo coś robić, więc będę nagrywał i oglądał później. Czy tam się cofał, powiedzmy, na Kanal Plusie. Jestem ciekawy, jaki będzie układ sił w tym roku. Zastanawiam się, czy Ricardo się podniesie, czy jednak Lando. Nie, myślę, że Lando, a jednak w tym sezonie go zdominuje. Szkoda mi Daniela, świetny kierowca, ale chyba gorszy od Norrisa. Wiesz co, chyba tak i nie wiem, wydaje mi się, że Daniel chyba stracił tą swoją pewność siebie. Zobaczymy, no wiecie, no to jest też kwestia tego, jak się wejdzie w dany sezon, tak? To często jest różnica, podejrzewam, jednego, dwóch wyścigów i pewności. Jeżeli w pierwszych wyścigach dobrze idzie, to jakby pewność siebie się buduje, to jak ze wszystkim, jak coś startuje, idzie dobrze, to wiadomo, że nabierasz mocy, siły i wiesz, tała naprzód, a jeżeli idzie gorzej, no to gdzieś te morale podupadają, więc pewno będzie dużo zależało od tych pierwszych dwóch, trzech weekendów. Krzysztof, witaj. 2 tygodnie temu prosiłem o twoją pomoc w temacie zamówionego przez sprzedaży S22 Ultra. Telefon otrzymałem 10 marca, jestem z niego zadowolony. Tym razem potrzebuję teraz pomocy w związku z telefonem dla osoby w dojrzałym wieku. Fajnie, że tam się dało. Rodziny w budżecie do 1200. Zastanawiam się, czy kupić w prezencie nowego Xiaomi Pocoik 4 Pro z plastikową ramką i pleckami, ale w miarę dobrymi podzespołami, czy Xiaomi Note 10 Lite, z którym podzespoły pochodzą z 2.20, w tym ekran AMOLEDowy 60 Hz, ale ramka jest aluminiowa i szklane plecki. Oczywiście oba telefony nowe, chyba że masz inne propozycje z góry, dzięki za i pozdrawiam. Co, te propozycje są akurat bardzo fajne, wrzuciłbym pewno jeszcze tutaj Realme jednego, które ostatnio się pojawiały. Natomiast powiem tak, jeżeli to jest osoba w dojrzałym wieku, która korzysta z tego telefonu, to pewno najlepiej wiesz, czy ma jakiś case, jakiś zamykany, czy kupiła sobie chociażby coś na tył. Jeżeli pakuje to w jakiś etui, czy wkłada w jakąś wsówkę, to wiadomo, że obudowanie ma tu jakiegoś większego znaczenia. Pewno bym został przy lepszym ekranie, no bo dla takiej osoby to jest istotne. I tak patrząc, w jednym i drugim przypadku są jakieś ustawienia dla osób starszych, żeby te interfejsy były trochę większe i ikonki były większe, więc da się to zmienić. Pewno brałbym telefon, który po prostu jest nowszy, no bo wytrzyma dłużej. Jeżeli tutaj nie padną żadne pytania o baterię, o aparat i tak dalej, to myślę, że to nie jest aż tak ważne. Brałbym telefon, który po prostu jest świeższym modelem i które ewentualnie jeszcze gdzieś tam może w przedsprzedaży można dorwać, bo myślę, że Pocoik 4 Pro jeszcze tak. Więc tak bym wybrał. Mateusz Zalewski na koniec. Hej Robercie, nie odzywałem się jakiś czas, ale chyba czas wrócić z pytaniami. No i super. Zastanawiam się nad zakupem zewnętrznego dysku SSD od Samsunga i pytanie brzmi, co lepiej brać, T5 czy T7? Jaka jest różnica między tymi modelami? Wiesz co, no ja mam T5, ale nie mam T7, nie wiem. T7 nie jest czasem ze skanerem odcisków palców, żeby sobie tam autoryzować dostęp i pewno jest trochę szybsza. Sprawdzimy przede wszystkim szybkość. Natomiast od razu tutaj zaznaczam, T5 dla większości osób jest w zupełności wystarczająca. Ja bardzo często, jak nie mam miejsca na X5, bo mam jeszcze ten drugi dysk, nie wiem, czy go to mi się uda pokazać, ten, który jest rzeczywiście dużo szybszy, to bardzo często montuję coś na T5, którą też sobie jakieś tam, nie wiem ile, 5 albo 6 lat temu kupiłem i ona w zupełności wystarcza, w sensie nadal działa to świetnie. Więc dla statystycznego użytkownika, który jakoś bardzo mocno nie obciąża, nie ma czegoś takiego, gdzie pracuje na ogromnych plikach, to w zupełności to wystarczy. Więc jeżeli Ci nie zależy na tym, tej autoryzacji, to myślę, że ta piątka w zupełności jest teraz w świetnych pieniądzach do wyrwania. Myślę nad wymianą mojego obecnego lapka Legion i 7 na coś nowszego i po głowie od dłuższego czasu chodzi mi MacBook w wersji Pro z M1. Aczkolwiek nie planuję póki co zmiany telefonu na iPhone'a i zastanawiam się, czy warto w takiej sytuacji pchać się w MacBooka. Zależy mi na tym, żeby nowy laptop był wydajny, jednocześnie stosunkowo lekki. Co byś zrobił na moim miejscu? Czy Pytanie jest, z jakiego oprogramowania korzystasz. Jeżeli nie ma różnicy, czy to jest macOS, czy Windows, jest to zawsze fajnym odskocznią, żeby spróbować czegoś nowego. Tym bardziej, że MacBooki w odkupie nie tracą dużo jakby na wartości i to też trzeba zaznaczyć. Myślę, że M1 jest super opcją. Ten, który ja miałem, był w zupełności wystarczający i miał zapas mocy taki, że do wszystkiego wystarczyło to, nawet do renderowania filmów na przyszłe lata i tak dalej. I dla mnie zawsze warto jakby podkreślenia w tych MacBookach jest to, że ok, płacisz trochę więcej za te sprzęty, ale rzeczywiście i kamera jest taka w miarę ok, mikrofony też, głośniki są bardzo dobre, baterii nie świetnie to wypada. To są naprawdę bardzo dobre sprzęty, klawiatury już są też dobre, już nie ma takich problemów jak kiedyś, no i touchpady są rewelacyjne. Więc ogólnie uważam, że to są fajne sprzęty, tylko też trzeba się zastanowić, bo ja na przykład jak miał patrzeć na siebie jako mnie studenta, gdzie ja studiowałem polibudę, miałem masę różnych oprogramowań w stylu MATLAB i innych rzeczy, to w tamtych czasach to w ogóle, ale teraz też podejrzewam, że nie wszystko jest dostępne na macOSie i to może być po prostu rzecz, na którą zwróci uwagę. Jednak tutaj trzeba jakby rozgraniczyć to, czy to oprogramowanie rzeczywiście będzie obsługiwane przez macOS-a, czy lubisz sobie czasami pograć, to może jakby całkowicie eliminować Twoje urządzenie. I ostatnie na ten tydzień pytanie, a może prośba. W filmie o drukarce HP na kanale Komputronik ogłosiłeś konkurs, w którym do wygrania miały być 2 drukarki, a wyniki, do którego ogłosił Komputronik, przedstawiają 1 wygraną. Nie żebym miał żal, że nie wygrałem, bo nie każdy musi wygrać, jak to mówią. Ktoś musi przegrać, żeby wygrać mógł ktoś. Okej. Dobra, zapytam ich, bo to oni tak organizowali, więc dowiem się, bo to przyznam szczerze, że to było poza mną, więc nie miałem nad tym kontroli. Ale zapytam i na pewno wrócę z odpowiedzią. Dobra, dzięki za dzisiejsze Q&A, miłej soboty, miłej niedzieli, może jutro się coś pojawi, jak nie to w poniedziałek. Trzymajcie się, no i pozdrawiam, pa pa.